Witajcie w kolejnym filmie SmartMe. Pewnie już Wam nieraz wspominałem, że większość użytkowników smart domu zaczyna od światła. Tak jest najłatwiej, ale też światło jest podstawową potrzebą człowieka. Dziś właśnie będzie o świetle, a konkretnie o plafonie firmy Ledvance. Zapraszam! Po wyjęciu z pudełka pierwsze wrażenie nie było zbyt dobre. Bardzo plastikowy, bardzo lekki, z czymś błyszczącym na środku, co wydawało mi się lekką tandetą. Jednak po zamontowaniu na suficie e, wygląda to całkiem fajnie i nie rzuca się w oczy. No, Wagi na suficie też nie widać, a jakość plastiku jest dobra. Nie żółknie, e, mimo że wisi u mnie już też od jakiegoś czasu i wygląda naprawdę dobrze. E, muszę dodać, że ten plafon obsługuje w pełni RGBW, więc możemy uzyskać wszystkie kolory. Kilka słów o specyfikacji. Jak już wspomniałem, plafon ma pełne RGBW, ma około 7 cm wysokości, więc musimy to wziąć pod uwagę, gdy montujemy go na suficie i 41 cm średnicy. Nie jest to mały plafon, ale dzięki temu oświetli nawet większe pomieszczenia. Zużycie energii mniej więcej na poziomie 18 W. Ilość światła, który daje ten plafon, to 1400 lumenów. E, zakres barwy białej od 2700 kelwinów do 6500, no plus pełne RGB, e, czas działania 25000 godzin, przynajmniej tyle e, mówi producent. Ja jeszcze go tak długo nie mam, bo po obliczeniach wyszło mi to jakieś 25 lat. Przejdźmy do aplikacji. Nie będę zanudzał Was parowaniem, bo jak w przypadku większości smart urządzeń jest banalne. Przejdźmy od razu do aplikacji. Aplikacja proponuje nam od razu rozjaśnianie, ściemnianie lampy, kilka predefiniowanych scen, które możemy natychmiast użyć, oraz fajnych rzeczy, na przykład biologiczny zegar, w którym ustawiamy. Nasz rytm dnia, czyli o której wstajemy, o której idziemy spać, o której mniej więcej pracujemy, dzięki czemu lampa może nas obudzić łagodnym światłem. Wieczorem światło zrobi nieco cieplejsze, wyłączając niebieską barwę, dzięki czemu stajemy się spokojniejsi, bardziej wyluzowani i będzie nam łatwiej zasnąć. Z rzeczy, które jeszcze proponuje nam aplikacja, jest to typowe wyłączenie o danej godzinie, czyli idziemy spać, typowe włączenie światła, gdy wstajemy oraz jakiś prosty timer, czyli ustawiamy na przykład na jakiś czas, na minutę, dwie, piętnaście, trzy godziny, ile chcemy. Sprawdza się to na przykład w pokoju dziecka. Ustawiamy na 15 minut i lampa po tym czasie się wyłączy. Nie da się żyć bez światła. Można zastosować standardowe światło, ale ja akurat plafon mam w sypialni, gdzie czasami warto zrobić naprawdę dobry nastrój i dzięki plafonowi RGB możemy ustawić sobie światło w zależności do konkretnych potrzeb. Widzicie moją zastanowioną minę? Madzia, która stoi za kamerą, właśnie zapytała mnie, jakie wady ma ten plafon. Jakie wady może mieć lampa? Jeśli świeci i ma swoje barwy, jest bez wady słyszeliście ten śmiech w tle? To był Ariel. Ale wróćmy do poważnych spraw. Wad, jak już mówiłem, ta lampa nie ma. Jeśli chodzi o zalety, nie jest lampą drogą. Działa po Wi-Fi, więc nie potrzebujemy tworzyć sieci ZigBee ani żadnych innych przekaźników. Po prostu potrzebujemy router Wi-Fi. Lampa, jak już mówiłem, ma pełne RGBW, dzięki czemu ustawiamy sobie światło w zależności od naszego nastroju. I ma Pełny zakres barwy białej, czyli możemy do pracy w momencie, gdy potrzebujemy się skupić, ustawić światło bardzo zimne, mocne, dzięki czemu koncentracja wzrasta, a wieczorem, gdy potrzebujemy się wyciszyć, wyłączamy niebieską poświatę, ustawiamy światło ciepłe, co nas uspokoi i pozwoli przygotować się do nocy. Mam nadzieję, że ten krótki filmik o prostym urządzeniu, jakim jest plafon, przypadł Wam do gustu. Ja oczywiście zapraszam do oglądania innych filmów całego naszego zespołu: do zaglądania na smartmi.pl, do subskrybowania, lubienia, zaglądania na nasz profil na Facebooku i innych e, portalach społecznościowych. Dokładnie, Macia, dziękuję. Pozdrawiam Was. Ja, Madzia, która jest za kamerą, i Ariel, który wszystkiemu przysłuchuje się do boku. Do usłyszenia, cześć.